trochę zestresowany. Zapewne Państwo go nie znają, więc przedstawię. Waldemar Kosowski, brawa. To było bardzo miłe, że cały nasz skład się w sumie zgodził. Nie było żadnych specjalnych kłótni ani swarów. No, wygrał film, który jako jedyny spowodował, że żeśmy się szczerze zaśmiali. Wszyscy gremialnie. I to jest taki kolejny znak, jak ważny jest humor w kinie. Jak myśmy byli tego spragnieni jak kania dżdżu. No ja wam życzę, żebyście takie serce obok siebie mieli. Jak miód, o, nie wiesz, jeszcze tego nie wiesz, że jestem dla ciebie, że to właśnie ja. A ty wciąż nie wiesz, jeszcze tego nie wiesz, że jestem dla ciebie, że to właśnie ja. Przepis na udany bigos. Nasz udany bigos to jest taki, który zrobimy od serca. Damy dużo wędzonki, damy cebuli, damy jakiegoś grzyba, damy mięsa podduszonego. No i musimy dać dwa rodzaje kapusty. Musi być kapusta kiszona, oczywiście ugotowana. No i świeża nasza polska kapusta, żeby był smak. No i przyprawy oczywiście do tego. Pani Lodziu, czy taki pani też gotuje bigos, czy trochę inny? Bardzo podobny. Smaczny, w moim guście w każdym razie. Ja wolę pierogi. Och, pierogi, tak. Dostaliśmy pierogi tutaj od pani, w której mieszkamy. To są fantastyczne pierogi. Wspólnie zrobiliśmy spektakl o tych wariatach, o niektórych ludziach, którzy są bardzo zaangażowani, jak właśnie Tomasz Jelonek, zawodowy triatlonista, i jak Mieszko, który kompletnie nie ma pojęcia, gdzie on w ogóle przyjechał, po co on tu w ogóle jest i dlaczego. Ten spektakl ma kompletnie inny wydźwięk. On dotyka triatlonu trochę z innej strony, z innej perspektywy. Zbiegam po schodach, ja są przestrzeń. Biorę tańcówkę, wracam do domu. Po drodze kupuję kilka pili. Śpię do 16, ja później znowu wysyłam SMS-a ci. Za chwilę znowu jestem w mieście. Łoję, budę, joint i cops. Wyzwaniam ciebie, zjawiasz się przy mnie. I stąd jedziemy razem w noc. Dom, praca, dom, siłownia. Raz w tygodniu menelownia. Zimą domówki, latem ogniska. Cały czas budka, rzec za dom. Praca, dom, czasem szkoła. A jak szkołę coś odwoła, to domówki i ogniska. Cały czas budka czysta.
Panie i panowie, Sydney Polak, Szanowie, Folk Film Festival 2019, hej! Konkurs Moje spotkanie z teatrem ulicznym. Zawsze w niedzielę ostatniego dnia Folk Film Festival jest organizowany konkurs plastyczny dla dzieci. A w tym ostatnim dniu życzę, żebyście się świetnie bawili, tak jak pani Ola już mówiła.